Jak zaczęła się Pana przygoda z językiem polskim? No, sprawa nie jest taka skomplikowana. Miałem bilet do Moskwy, bo zaczynałem uczyć rosyjskiego. Ale z drogą powrotną zrobiłem przesiadkę w Warszawie. Korzystałem z okazji, żeby tydzień zatrzymać się, przebyć tam w Warszawie. I z tego pierwszego pobytu wszystko zaczęło po prostu. Zaczynałem też uczyć w uniwersytecie. Miałem różne okazje, stypendium. Ale pierwszy raz trafiłem w Warszawie, kiedy jeszcze w czasie komuna, więc miałem okazję zobaczyć te różne tam zmiany i pod tym względem, no, jest ciekawa sprawa. No, to wszystko zmieniło dosyć szybko. No, to jest ciekawy przedmiot też, te zmiany. I zaczynałem, kiedy skończyłem studia, zaczynałem pracować jak tłumacz. Miałem różne okazje tłumaczyć. Pracowałem też w sądzie jak tłumacz. I później pierwsza książka, którą tłumaczyłem, to jest chyba Pod mocnym aniołem Wilka. To jest pierwsza powieść. I z tego powoli się zaczęło. A co jest największym wyzwaniem w przekładaniu z języka polskiego na włoski? Są jakieś takie zasadzki? Oczywiście język jest... to nie jest szczególnie trudny, ale to jest bardzo specyficzny język. I od włoskiego jest czasami ogromny dystans, czasami nie. To trzeba zwrócić uwagę na które szczegóły, niuanse. Oczywiście różnią się języki. Tym bardziej się różnią, tym bardziej trudniej do tłumaczenia, bo ten skok jest wielki. Wyzwanie to zależy od tekstu właściwie. No to czasami jest bardzo łatwo, czasami nie. A najtrudniej tłumaczyło się panu Schulza, czy może właśnie wspomnianego przed rozmową jeszcze Lema? No. Lem jest trudniejszy. Moim zdaniem to znaczy, że stylistycznie jest trudniej może ten Schulz, ale pod względem umysłowym Lem jest trudniejszy, o wiele trudniejszy. Tak. A co pana w twórczości Lema pociąga? Bo to już jest druga książka, którą pan tłumaczy. Teraz pracuje pan nad Katarem. Proszę? Że teraz pracuje pan nad Katarem. Tak. Teraz zaczynam dopiero. To jest łatwiejsze niż ten Golem 14. Ale to jest... mi się wydaje, że mam nadzieję, że będzie łatwiejsze, że łatwiej idzie ten tłumaczenie. No to ten Golem był szczególnie trudny. To mi się wydaje, że to nie oczekuję takiej trudności jak ten Golem. Mam nadzieję, że wszystko idzie dobrze. A ma pan jakieś tłumaczeniowe marzenia? Różne, tak. Czasami, no, Lem zawsze był jeden z moim ulubionych polskich pisarzów, autorów, który marzyłem tłumaczyć. I poza tym, nie wiem, może jeśli mi się uda, jeszcze nie wiem, ten Myśliwski tłumaczyć. Bo jedna powieść jest już tłumaczona, Traktat o Luksaniu Fasola, ale nie wiem, czy może chciałbym wytłumaczyć powieść Myśliwskiego. No, nie wiadomo, czy mi się uda, czy nie. No, zobaczymy.
To może jeszcze na koniec pytam, jaką rolę z Pana perspektywy odgrywa Kolegium Tłumaczy i Instytut? Właściwie ja nie wiem, bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Oczywiście jestem wdzięczny. To tu są idealne warunki, żeby pracować, ale oczywiście zależy też od włoskiego rynku wydawnickiego, bo nie wiem jeszcze, no zawsze jest trudno znaleźć wydawnictwa, przekonać, żeby wykupili te prawa autorskie. No, niestety to jest główny problem. Tłumaczenie jako taki można wszędzie wykonać, ale tutaj oczywiście warunki są idealne. Naprawdę są idealne. Bardzo dziękuję. Dziękuję.